Jesteś w stanie powiedzieć coś jeszcze na temat preorderu? Tak, że jutro będę siedział i podpisywał preordery. Młody książę, myślisz, że płyta pokryje się przynajmniej złotem? Złoto to jest według mnie, no nie chcę być taki kurwa pyszny i nie wiadomo jaki, pewny siebie, ale złoto to będzie na pewno. Ciekawe jak z platyną. Nie mogę się doczekać koncertu w Warszawie. Koncert w Warszawie będzie jeszcze określony trochę takie listening party, odsłuch płyty, więc będzie ciekawy. Będzie to długo trwało. To nie będzie zwykły koncert, tylko... Cześć. Cześć. Decydowałam. Gdzie była? W moim płaszczu. Myślałam, że to jakaś skarpetka, ale wstyd. A to tylko po... Cześć, cześć. Otrzymać ci, jedziemy dalej. Co myślisz o nowej piosence BDS-a? Ładna, ale wolałem drugą zwrotkę z poprzedniej wersji. Wytłumacz, o co chodzi w kompozycji Braw, umieram jako pierwszy. Tam jest przy kompozycji Braw, ja umieram jako pierwszy. Znaczy, że przy akompaniamencie Braw, no kurwa, czekaj, no jak, że masz oklaski, aplauz dostajesz za to, kim jesteś, za swój sukces, wiesz, wszyscy się cieszą, a ty w głębi duszy tak naprawdę cierpisz i umierasz, bo mimo, że spełniają się twoje marzenia, bo zawsze chciałeś to robić i właśnie zawsze chcieliśmy mieć taką publikę, to ta cię jakoś nie cieszy. Nie wiadomo, z jakich przyczyn cię to nie cieszy. I to właśnie to oznacza. Hejka, gdzie pędzisz? Właśnie pędzę, kurwa, kupić lakier. Do paznokci. Ale nie dla siebie. Dla niego. Na premierę. W C43 też palisz w środku? No nie, no wariacie. Będą jakieś wlepy do preorderu? Oczywiście, że będą. Kozak, ten nowy numer, łajcik, dziękuję. Nie można kupić łańcuszek Rockstar taki jak ty masz. No, jubilera jak ci wykona, to będziesz miał. Prawie zemdlałam, wiesz? Tego gorącowo? Tak. Ile robisz włosy, jak wstaniesz? Nie wiem, 5 minut może. Trzeba je tylko umyć i nałożyć, kurwa, na nowo skorupę. Podpisywałeś już płyty? Nie, płyty będę podpisywał jutro. Lajwik. Czy mógłbyś pomóc w rozgłosie zbiórki pieniędzy dla dziecka z Giżycka, 10 lat, klejak mózgu? Tak, podeślij mi link i tam to wszystko to się wrzuci. Tylko wrzucę to, jak wrócę, kurwa, z zakupu, bo teraz będę prowadził zaraz samochód i nie będę miał jak. Kiedy wampir? Wyglądasz jak wampir. Ostatnio to usłyszałem to już, że mam włosy jak Dracula. Od kogo? Pochwal się. Powiedz mi, jakie słowo jest w trzy butelki w wersie Moja muza grana. Właśnie wrzucałem to dzisiaj na swój Instastory i tam jest Moja muza grana bendą. Co jest skrótem od wyrażenia abandoned house, czyli opuszczony dom, czyli trap house. I to jest tak w skrócie logicznym, myślowym, to jest Moja muza grana trap house. No. Będzie można kupić płytę jeszcze po preorderze? Łajcior, będzie można, tylko już nie będziesz miał takich fajnych rarytasów w postaci komiksów, w postaci paru innych gadżetów, o których jeszcze nie będę mówił. No. Devil Deal to nawiązanie do płyty, która nie wyszła? Dokładnie tak. Jak to się stało, że robisz rap? Zawsze tego słuchałem, a że jestem lojalny, to go robię. Dziemeczku, byłeś na wyborach? Byłem. A ty? Kiedy wybudujesz pałac na YouTube? Bo czekam. Dajcie mi 3 dni. Płyta przyjdzie równo 25. No tak jest w planach, bo wysyłka będzie 22-23. Ale niestety Poczta Polska czy inne kurierzy mogą nawalić. No bo to już nie będzie od nas niestety zależało, czy to dojdzie w terminie idealnie, czy nie. Mam nadzieję, że dojdzie idealnie w terminie. Albo nawet wcześniej jest. Albo też jest szansa, że będziecie mieć już 24. No, chuj go wie.
Mam nadzieję, że chciałbym, żeby każdy otrzymał 25 max płytę już w wersji pre-order. Czym się wozisz? C43 AMG i M550i. Czy już wiesz, o której godzinie trzeba być na twojej próbie w Warszawie, jak ma się VIP? Jeszcze nie wiem, będzie to prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu wiadome. I wszystko pojawi się. Wszystko się oczywiście pojawi na wydarzeniu, więc zapraszam, żeby obserwować ci, którzy kupili bilety. Byłoby zajebiście, gdyby nie to, że miałem jechać na twój koncert do Wawki, ale jednak nie mogę. Zawsze możesz zmienić plany i jednak przyjechać. Jak wspominasz tworzenie albumu Piosenki o Miłości? To jest kurwa tak bardzo byle jaki album, że chore. To było tworzone, każda piosenka trwała, tworzenie trwało kurwa z pół godziny do godziny max. Wytłumacz to, dlaczego ty promowałeś Młode Wilki, a nie one ciebie. Młode Wilki, z tego co ja wiem, to nie służą do promowania nieznanych artystów, tylko to jest zrzeszanie artystów, którzy już jakiś tam fame mają i też tych, których nie mają, tylko są po prostu dobrzy. Jest to zrzeszane do... Dobrzy. Jest to zrzeszane do takiego dużego eventu, na którym można się pokazać. No, a wiesz, no, w sumie to ja nie pamiętam, żeby jakakolwiek edycja Młodych Wilków miała w zamiarze promować artystów, którzy są nieznani. W 100% mam na myśli, że wszyscy goście byli nieznani. No tak samo Freshman, bo Młode Wilki to jest odpowiednik Freshmanów ze Stanów Zjednoczonych. I tam też, kurwa, biorą no, raperów, którzy są już, kurwa, kimś. No chociażby wzięli Exa, który już był popularny. Kto tam jeszcze był? Wzięli, kurwa, Kodaka Blacka, wzięli przecież Lil Uzi Verta, którzy już mieli swój hype na siebie, już swoją popularność mieli. 21 Savage tam był. Kurwa, jest wszystkich z jednej edycji wymienia w ogóle. Lil Yachty też tam był. Wszyscy byli tam, kurwa, macie. Oni już mieli hype, więc to jest, wiecie, to tak samo, analogia tu jest. BDS miał hype, Reto miał hype, Żabson już miał swój hype, Wactoja też miał swój hype, ja miałem swój hype, Janek Rapowanie coś tam już miał. Pachnie kotletem schabowym. Traposfera na Facebooku. Link znajdziesz w opisie. Kliknij w subskrypcję oraz dzwoneczek, aby być na bieżąco. Jeśli film ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Napisz coś ciekawego w sekcji komentarzy. Traposfera.